please. Nie patrzę. Aha, to muszę najpierw kliknąć, czy nie? Tak. Nie patrzę. Błagam, please, ktoś użyteczny, żeby to był ktoś użyteczny. Błagam, please. Dobra, najpierw jeden. Guerreiro, lipa. Licisz, lipa, please, chociaż jeden. Lopez, nie wierzę, po prostu co za bullshit. Dzień dobry Państwu, mamy Sylwester. Jeszcze sprawdzę, czy mi mikrofon działa, żebym nie gadał znowu do pustego. Mamy Sylwester i mamy nową drużynę tygodnia i sprawdźmy sobie, o, już widzę Rashforda. Już widzę pana Rashforda. No i ten pan będzie w cholerę warty, tak podejrzewam. No zresztą sprawdźmy to, z bańka? No, tak jak myślałem. Jest Banikę kosztuje, jeszcze Martinez, jest Casemiro, jest Carrasco, jest Lenget, jest Denayer. No nie jest złota drużyna tygodnia, nawet taki Denayer, jest Bukayo Saka. A Cancelo? Też nie wygląda źle. No, myślałem, że będzie gorzej. No ja mam tylko Golda dwójkę, słuchajcie, no ostatnio byłem zmęczony, ale dograłem tą ligę i było całkiem nieźle, ale miałem też znowu pecha trochę do matchmakingów. Ostatnio mnie to... Nie wiem, czy przez to, że jest święta, to więcej tych kozaków gra po prostu wtedy, kiedy ja w tym samym czasie, czy o co chodzi, ale połowa moich porażek to była od składów typu gościu miał na ataku Puskasa Prime z Ronaldo, Neymarem i Mbappe. I wiecie, no fajnie, ja też mam Neymara, ale jakby... ale tej pozostałej trójki jeszcze nie mam. Także jakoś starałem sobie radzić, ale nie ma co zwalać, też było parę spotkań, które mogą wyciągnąć spokojnie, Gold 1 mógł być, ale nie ma. Więc mamy 19 wygranych, Gold 2. No, szału nie ma, ale zobaczymy, może zakończymy ten rok lepiej niż ten rok przebiegał, o może w ten sposób. Bierzemy oczywiście niewymienne nagrody, tak jest. Ja to nagrywam i idę zaraz spać, żeby się obudzić na Sylwestra, tak? Ja właśnie w takim trybie ostatnio działam, więc wrzucę wam ten odcinek i się legnę. That's hot. Gold 2. To jest to, słuchajcie. To jest to. No jakby taki Rashford, słynny Gold. Nie. Byłoby miło, no nie narzekałbym. Zresztą takim Rashfordem teraz sobie gram. Pokażę wam w ogóle, jaki mam skład teraz. Wiele się nie zmieniło. Okej. Okay. Zaczęło mnie to trochę teraz interesować bardziej. Pan Lenglet, tylko że on za szybki to nie jest dalej, widzę. No nie wiem co o nim myśleć. Dobra, na pewno go bierzemy. Nie jest zły ten traf. Please? 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 Yeah. Izo, ten, który mnie ostatnio przeszadował w PS-ie. To weźmiemy Saisa, bo to jest liga angielska. To się może przydać do jakichś wymian. No dobra, ale Lenglet? Szkoda tego, że obronę już mam, no ale dobrze. Zaraz. 90 tysięcy? To coś się sprzedało? Czy... A nie, bo przecież wygrałem przed chwilą ten... Nagrody dostałem też, myślę, jakoś ułomnie. Ile ten Lengle jest warty? Myślę, że 100 tysięcy spokojnie. Zdziwiłbym się, jakby mniej. Czemu wpisuję L, a wyskakuje mi Ronaldo? No dobra, nieważne. Bo Lengle akurat wcale taki zły nie jest. No właśnie, 150 tysięcy. Tak jak cena jego zmaleje, podejrzewam, że do jakichś 120 co najmniej, ale... No napiszcie, co o tym myślicie, bo tylko pytanie, za kogo go wrzucić, nie? Bo pokażę wam mój skład, zanim otworzymy sobie nagrody. No mam tu Varana i Koundé, widzicie jak zrobiłem. Dałem tu Rashforda i kurde, nawet teraz ten Rashford jest przestraszny, ja grałem na 7 zgraniach i ja się już nie dziwię, czemu ja się tak wnerwiałem, jak ktoś tego Rashforda miał. No po prostu taki świr to jest, dlatego ten inform, no byłoby miło, no ale niestety. No i co, za takiego Koundé go wrzucić? Chyba nie, nie? Za Varana też raczej nie. Chociaż z drugiej strony może. Nie wiem. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Nie mam zielonego pojęcia, co z tym robić teraz. No najchętniej bym sprzedał jednego z tych dziadów, ale wszyscy są niewymienni. No dobra, idziemy otwierać dalej.
Może zaraz nie będę już się musiał zastanawiać, byłoby miło. Dawaj. Nie się dzieje, wola nieba. Już naprawdę to na mnie nawet wrażenia nie robi, ta wasza Brazylia. Wy myślicie, że ja się tak zawsze będę dawał trollować, już mnie nawet nie denerwujcie. Widzieliście na początku tego odcinka, jakie miałem trafy, jeśli chodzi o wybór... patrzcie, Paulinho Italiska, co tu się dzieje? Taka to robota jest. Dlatego mówię, nawet nie daje się trollować, nie? No, bardzo śmieszne to jest. Alisson? No, przynajmniej tyle. Ale kurczę, nawet nieźle sypie. Powiem wam, Lenglet? Alisson? Tak, na, o, tak od razu? Oczywiście niewymienny, o, Lord Bright White, który nie trafił ostatnio karnego. No dobrze. No i się skończyło. Weghorst. Powiem tak, zawołaj swojego kumpla Informa z United, albo zawołaj swojego kolegę z Liverpoolu, z reprezentacji, ze środka obrony. I możemy rozmawiać wtedy. Są ekrany. Kurczę, nawet sypie, nie? Idź mnie nawet nie denerwuj. Znowu jakiś Paulinho albo no, wiadomo. Szef wszystkich szefów się trafił. To jest podsumowanie roku 2020, proszę państwa. Daniel Parejo w paczce. Jezus Maria. Ale on teraz może być akurat... Ja muszę uważać, bo ja już mam pełną listę transferową, żeby się tu coś nie od ja nie pawiło teraz. On może być akurat coś warty, bo teraz... No właśnie, bo teraz te wszystkie kłęki dużo kosztują ze względu na SBC. No widzicie, jakiś Onana kosztuje 8 tysięcy. No. Będą ekrany chociaż? Wow. Urugwe. Uuu, Godin. Albo i nie, Jimenez. jeszcze lepiej. Szaleństwo pełną parą, słuchajcie. Nic Pele. To jest bardzo ciekawe. Nie mam zielonego pojęcia, jeśli mam być szczery. To jest ikona mid. I to jest fajne. I to jest Philippe Lam. Philippe Lam. Nie pamiętam, jak się mówi jego imię, ale pamiętam, jak się mówi nazwisko. I ja wiem, że ludzie czasem nim grali na lewej stronie obrony, a my trafiamy go i tak patrząc na jego statystyki... Nie jest źle. Ale pytanie, czy tej fizyczności nie będzie za mało. No, obrona rewelacja. Dribbling, podania, tempo... Strzały i fizyczność na 70. Gdyby ta fizyczność była trochę wyższa, zobaczmy. Nie mam żadnego pojęcia, co o tym sądzić. Możecie mi napisać. Stwierdziłem, że zrobię tą ikonę. A co się będziemy cackać? No i pytanie, czy było warto? No na pewno jest grywalna. Na 100%, ale... Co jeszcze umiesz grać? Co jeszcze umiesz grać? W końcu jakaś ikona warta co najmniej bańkę. W końcu dropnęło, w końcu. No chyba z jakiegoś powodu jest warty ty milion pieniądza. Pokaż mi swoje statystyki, panie dzieju. Wysoka, jak prawdziwy środkowy pomocnik. Przyspieszenie 84, szybkość biegu 81, dobrze. I teraz tak, podania spoko. Daleki strzał, no to tam strzały, on strzelać nie będzie. Dribbling bardzo fajny. Obrona zarąbista. Czyli co, jak mu podrasuje szybkość i fizyczność, ja sobie zobaczę, z czym grają ludzie nim, że tak to ujmę. Z czym oni go tu sprzedają? Z kotwicą, z cieniem? No, czyli taki klasyk.
kurde, no zarąbiście wyglądają jego statystyki. Naprawdę mogłem trafić o wiele gorzej, znowu mogłem trafić Baby Raula. Warto było, proszę państwa. Ikona warta milion, to teraz taki lam z kantem mi będzie latał, no to Marquinhos wylatuje na zbity pysk, to wam od razu mówię. Dziad jeden, nawet mnie niech nie denerwuje, cholera jasna. Zaraz sobie zobaczymy, jak to, tym bardziej, że sprzedałem Neymara. Zaraz go sobie odkupię, bo ja sobie tam posprzedaję, zaraz sobie Neymara odkupię. Tu jakby inaczej, jestem w stanie Neymara odkupić, ale pytanie, czy to robimy. Bo tutaj nie ma tego Sona, jakby co? Ten śmietnik stąd wylatuje, bo tak mi się nim źle gra, że nawet nie macie zielonego pojęcia. Raul został poświęcony, ale warto było. Kurde, ale jaja, że lam jest aż tyle warty, wiecie co, ja znowu miałem takie, pewnie tak wygląda, pewnie jest warty znowu 400 tysięcy, a tu taki kozak. I tego lama wrzucić tutaj. Tutaj może z powrotem wrzucić Neymar, ale pytanie, czy jest sens, żeby on tam wracał. Bo mam teraz 550 tysięcy i ja się zastanawiam, wiecie, nad czym? Przede wszystkim. Czy nie zamrozić tych pieniędzy, w ogóle z lamem, z racji, że to jest Niemiec, można by jakieś fajne połączenie tu zrobić z Niemcem jakimś. Nie wiem z kim, ale z jakimś Niemcem, na przykład, zobaczmy sobie, Niemcy, ale niekoniecznie w moim zespole, tylko koncepcyjnie, panie kolego. Sané, na przykład. No pewnie, przecież Sané tam jest, dlaczego by nie? I wiadomo, że liga niemiecka jest tańsza. Ja wam już zaraz wam... O, co jest, serio? Już zaraz wam powiem, co ja kombinuję, bo... Aha, no to chyba Sané albo Świniotygrys jeszcze jest, no ale to jest... No to raczej nie. Już wam mówię, co ja kombinuję. Otóż... Chciałbym wyjść 4-2-2-2 w ten weekend i w tym momencie Lam z Kante na SPD to będzie jakaś masakra. To będzie po prostu... Aha, tylko że Rivaldo i Bruno, oni mi się... A karamba. No, ale możemy pomyśleć nad jakąś inną formacją. To nie musi być koniecznie ta. I załóżmy, że mam 600 tysięcy budżetu, ale wiecie co, najchętniej to ja bym w to po prostu wsadził Sona gdzieś tu znowu. Kupił jakiegoś pomocnika za jakieś 200-300 tysięcy, a pozostałe 300 tysięcy władował, zainwestował w transfery, bo za niedługo się pojawią toty i też zrobię na ten temat poradnik. W jakich zawodników teraz warto inwestować i ja będę grube pieniądze teraz po prostu za grube pieniądze kupował zawodników, w szczególności dzisiaj. Więc... Ale jaja, no tego, że w życiu bym nie podejrzewał, że trafię pomocnika, który jest warty ponad bańkę. A tu taki lam. Przecież on jest warty więcej niż Baby Dalglish. No to musi być jakiś po prostu wyrzezeracz. To musi być jakiś masakrator, ten koleś. Bardzo ciekawe. Tyle. Piszcie mi swoje propozycje. Widzimy się w weekend. Idę spać. Trzymajcie się. Hej, hej. Be do